wstaję i co, szybko ciepłą wodę wypić i się ubierać i odwieźć syna do szkoły. Jak oczywiście to nie jest wolny dzień. A... No i później przyjeżdżam, śniadanie, później jakieś rozgrzewka, trening. Takie rutyna, czyli profesjonalnie jakby dzień mój jakby tak wygląda mniej więcej, bo ja lubię codziennie coś porobić sobie, czy treningi jakieś, czy fizyczne, czy jakieś właśnie takie na motorze, czy tam trailowy, czy tam cross. No wiadomo, że w sezonie trochę rzadko wychodzimy z crossem. Tak naprawdę co, jesteśmy cały czas jakby tutaj sami, no jesteśmy, spędzamy, czasami idziemy do restauracji zjeść coś dobrego, pochodzić po rynku, także albo gdzieś do lasu idziemy, coś tam ostatnio byliśmy z małym pojeździć na elektrycznym motorze właśnie, który ma, to pojeździliśmy trochę niedaleko domu, także taki czas jakby zawsze staramy się znaleźć pozytywy i jak jest czas, no to gdzieś staramy się wyjść, a jak czasami to nie mamy chęci, no to w domu siedzimy po prostu i w domu siedzimy. Szczerze mówiąc, to tam nie ma różnicy dla mnie. Oczywiście to są jakby nazwa sama, to jest derby, tak? I to jakby specyficzne są zawody, ale my i tak musimy wyjechać na tory i robić swoje... Kiedyś były inne derby niż teraz, nie? No to wtedy było bardziej zaskakujące względu na jak to wyglądali przez kibiców, tak? Szczerze mówiąc, cały czas jestem od rana, jak dzień się zaczyna, to jestem cały czas jakby myślałem o dzisiejszych zawodach i rozkładam ten swoją procedurę i przygotowuję się do całego zawodu. Staram się skupić się i nie rozluźnić swoją głowę i po prostu być cały czas jakby w tym rytmie, co na mnie czeka. Po zawodach jest za późno już na kolację, zazwyczaj przyjeżdżam do domu i już po pierwsze po zawodach zapominam szybko analizę, co i jak było i później staram się zapomnieć o zawodach, żeby przygotować się na następny dzień i tak wygląda u mnie.